Ale robi się kluczowe elementy, nie? Tam będzie malowanie ryby. Bez. Będziesz mi tam tutaj. Aleksandra Kleśla-Nawrocka, koordynator turnieju kulinarnego Nadania z Kuchni Menonickiej. W tym roku w zabytkowej chacie w Pryskowie uczniowie szkół gastronomicznych i pasjonaci, młodzi pasjonaci tradycyjnej kuchni przygotowują dania konkursowe na podstawie starych przepisów menonickich z książki kucharskiej Wojciecha Marchlewskiego. Oceniane będą nie tylko smak, ale także estetyka, możliwość komercjalizacji, wprowadzenia tego do gastronomii lokalnej. A oceniali będą i historycy, i kucharze, i przedstawiciele zawodów związanych z branżą kulinarną. Konkretnie jakie to będą potrawy? Będą to potrawy, będą dwie zupy, zupa żniwiarza i zupa szczawiowa z kluseczkami, a także klopsiki, tradycyjne potrawy menonickie. Gotowanie jest naszym pasem i przyjechaliśmy tutaj na konkurs, aby sprawdzić się drugi raz. Tak, w zeszłym roku zajęliśmy pierwsze miejsce. My tego w tym roku chcieliśmy także spróbować. Na patelni pięknie skwierczą i pachną klopsiki menonickie. Czy one są jakieś inne niż te, do których się przyzwyczailiśmy? Tak, są inne, ponieważ najpierw są właśnie posmażane na smalcu, później dopiero są gotowane w sosie cebulowym i dlatego mają właśnie inny smak. Też mają sobie czosnek, cebulę. No są troszkę inne niż tradycyjne. A dlaczego zdecydowaliście się wziąć udział w tym konkursie? Przecież nie jesteście ze szkoły kulinarnej. Tak, znaczy mamy jako naszą kucharkę szefową, która można powiedzieć, siostrę Celikę, która bardzo dobrze gotuje. I siostra też nam jest dużo właśnie kucha do gotowania, też jest to nasza pasja. No i po prostu spodobał nam się też siostra Katarzyna, co zaproponowała, siostra dyrektor, i stwierdziliśmy, że to bardzo dobry pomysł, bo gotowanie też jest naszą pasją. Dziękuję. Idziesz? Mama tam idzie na drugą deskę. Idź z Mateuszem. No tam idzie Mateusz. Ładnie to jest. Bardzo fajnie. Dobra. Ale nie mamy kamery. Nie mamy. To nie szkodzi. Bo gdzieś tam cię ustawisz, ale bardzo mocno. Dobrze. Środka, żeby pokazać, jak to się wykonuje. Jak to można robić. Ale kurde, to musiała być. Jest możliwe, że takie sery jedli właśnie menonici? Menonici byli specjalistami w tworzeniu i ważeniu dobrych serów, ze względu na to, że jednak krowy, które tutaj były na pastwiskach, odzyskanej po wylewach wiosenno-jesiennych ziemi, było bardzo dobre podłoże i w związku z tym te krowy miały bardzo dobre mleko. I dlatego te sery musiały być smaczne. Ponadto jeszcze był wypas owiec, był wypas kóz i dlatego sery od tych wszystkich zwierząt miały swój właściwy smak i jeszcze były oczywiście wędzone. I dlatego to jest im czynnikiem specjalizacji. Tak. Jak się odzywali menonici generalnie? Zawsze korzystali z tego, co wyprodukowali. Nie było nawozów sztucznych, nie było żadnych oprysków, w związku z tym wszystka żywność była zdrowa. Tutaj tematy wiślane powodowały, że była bardzo dobra ziemia i uroki tej ziemi oni przetwarzali w postaci chleba, różnych wypieków oraz tworzyli sery, tworzyli również jedzenie, które wywodziło się z tej dobrej, zdrowej ziemi. Polędra, później Niemcy się zawadnili. Niemcy... Proszę, nie ruszaj mi ten. Nie no, szkoda na ciebie, mówię, dobra. Rachunek czy... Później to... Chodź. Nie, ale to wszystko jest... No to jest konkurs, więc musi być wszystko... Śmietany z świeckiej mleczarni. Lokalny. Lokalny. Będziecie prowadzić dzisiaj takie warsztaty kulinarne dla publiczności, tak? Oczywiście. I też pod kątem menonic. Ja mogę tylko powiedzieć, że obydwie potrawy
zrobione przez dwie drużyny były wspaniałe i to był dla nas kłopot, bo nie wiedzieliśmy, którą wybrać. Obydwie były niezwykłe, chociaż w innym stylu, zupełnie inaczej coś opowiadały. Także strasznie się kłóciliśmy, bardzo długo, bardzo gwałtownie, ale znaleźliśmy rozwiązanie. Dobrze, to teraz... Teraz ogłoszę wyniki, tak? Obrady były bardzo burzliwe, ale bardzo miło nam poinformować i zdarzyło się to pierwszy raz, że obie drużyny, drużyna ze Świecia, zespół szkół ponadgimnazjalnych oraz nasze nowe dziewczyny, które cieszymy się też, że przyjechały, z Topolna, zajmują ex aequo pierwsze miejsce, bo nie było innej możliwości. Zostaje fres z osmak gruszek ulęgałych, taki... Naprawdę. Ale nie normalne to nie, tak, typowy, no, nie? Dziękuję. Nie, no ten jest niesamowity, jest ten ocet. On ma tych octów 1 200 000 różnych smaków. Ale dzisiaj to tutaj... Tam jest konkurencja, pan profesor to ma nas prowadzić.